Erik Kulm Junior ze mną i będziemy mówić o filmie Filip. Filmie, który powstał na podstawie książki Tyrmanda pod tym samym tytułem, ale ja słyszałam, a właściwie czytałam na twoim koncie na Instagramie, że tę rolę zaproponował ci Michał Kwieciński, reżyser, już 4 lata temu. Tak, mniej więcej, tak mi się wydaje, że 4, może więcej trochę. Robiliśmy serial Bodo i po serialu Bodo zadzwonił do mnie Michał, powiedział, mam dla ciebie scenariusz. Ja mówię, fajnie, ale czemu? No bo nikt tego nie zagra, tak jak ty. No właśnie, to co oznacza to zdanie? Nie wiem. Nikt tego nie zagra tak jak ty. Nigdy nie wiedziałem, co on... Nie rozmawialiście o tym. Chodziło mu chyba o to, że powiedział, że po prostu energetycznie zobaczył, że... No pewnie też fizis, pewnie też to, że gdzieś mogę zagrać Żyda, powiedzmy, chociaż z drugiej strony Żydzi wyglądali w różny sposób, wiadomo. Tak, ale gdzieś, no wiadomo, że jakiś jest utarty schemat. Zwłaszcza, że udajesz Francuza we Frankfurcie w czasie wojny. Dokładnie. Więc właśnie masz nie być aż tak semicki, żeby, tak. Żeby ktoś mógł na tę wersję, że, tak, że jesteś Francuzem, trzeba uwierzyć. Że trzeba uwierzyć. Napisałeś też w tym samym wpisie, że to dobrze, że ta produkcja filmu się opóźniła. Tak. Bo coś przeżyłeś, jak rozumiem, potrzebowałeś dojrzeć w jakimś sensie. Tak, oczywiście. No, na pewno pomogła śmierć moich rodziców w tej roli, która złożyła się pół roku przed, rok i półtora roku przed kręceniem filmu, więc tak mocne doświadczenie. Tak mocne doświadczenie, które podobne do doświadczenia Filipa. Jakby ułatwiło mi robotę, szczerze powiedziawszy. Mhm. Jeśli chodzi o rolę oczywiście. I o zrozumienie roli, i zrozumienie tej walki z samotnością tego bohatera i z tym, jak w ogóle sobie poradzić. Oczywiście tamta rzeczywistość jest nieporównywalna do dzisiejszej, ale... Ale ludzkie tragedie, ale ludzkie osobiste. Tragedie, tak. Ty lubisz Filipa, bo ta książkowy pierwowzór nie jest koniecznie do lubienia. To nie jest postać, przynajmniej do pewnego stopnia, która by była szczególnie, no nie wiem, nawet nie chcę mówić sympatyczna, bo to spłycanie, ale no tak. Po prostu nie bardzo się go lubi, bo on jest cynikiem, a ta twoja postać jest inna. Dlatego pytam, czy to też wynika z tego, że z twojej sympatii do Filipa. No, na pewno rozmawialiśmy z Michałem o charakterze Filipa na początku, jak on widzi w ogóle, że to jest inteligentny, dowcipny gość, który gdzieś w pierwszej scenie jeszcze w getcie widać, że on jest chłopięcy, jak był zakochany, to jest, no był jakiś szczery, no, takim promykiem. I chodziło Michałowi o to, żeby go po prostu zgasić w tym Frankfurcie, żeby... I też ja bardzo szukałem tego, że jednak to jest opowieść o człowieku złamanym, nie? To jest opowieść o człowieku, który nie umie, nie wie jak sobie poradzić. I wymyśla sobie maski, wymyśla sobie siebie, wymyśla sobie jakiś sposób, żeby jakkolwiek móc w tej rzeczywistości egzystować, nie? Więc... Więc ja nie wiem, czy lubię Filipa, na pewno, znaczy, to tak jakbym powiedział, czy lubię siebie, trochę się lubię, trochę się nie lubię, trochę lubię Filipa, trochę go nie lubię, ale w ogóle w takich kategoriach nie potrafię o nim mówić, bo nie da się kogoś nie lubić albo lubić, wiedząc, jaką ma z tyłu historię, jeżeli my widzimy, co ten chłopak przeżył, no to jeżeli ktoś go nie lubi, no to można nie lubić pączka, nie? Ale człowieka, który stracił całą rodzinę i żyje w Frankfurcie i zabijają mu po kolei przyjaciół, jakby wszystko może się zawierać w tym zachowaniu, nie? To tak samo jak spotykamy kogoś, komu właśnie się wydarzyła tragedia godzinę temu i on jest napięty, nie mogę go nie polubić, ale w momencie, kiedy poznam jego historię, to myślę sobie, no jakby to w ogóle nie są
To w ogóle nie jest ten język, nie? Tak, czasami. To prawda. Zwłaszcza, że jest tam taka scena, w której ukochana twojego bohatera mówi o nim, że po nim ona jedyna właściwie chyba to dostrzega, że jest w nim taki rodzaj napięcia, że on jest cały czas tak, na, dzisiaj napięty. Mówimy współcześnie na stand-by'u, czyli taki cały czas jest ostrożny, jest w czym coś takiego tak. cały czas, właśnie rodzaj napięcia. Ciekawa jestem, jak pracowałeś z ciałem, bo wydaje mi się, że ten film też jest o traumie zamrożonej w ciele. Tam zresztą jest jakiś moment uwolnienia przecież. Tak. I jak ty pracowałeś z ciałem? To jest za tym jakaś historia? Kiedy się przygotowywałeś do tej roli? Kiedy myślałeś o tej roli? Znaczy, nie miałem żadnych... nie myślałem... Inaczej, nie patrzyliśmy na... Nie oddzielaliśmy ciała od postaci. Nie było tak, że teraz gramy spiętego, więc jestem napięty. To się bardziej wytworzyło samoistnie, nie? Że po prostu kiedy wyobraziliśmy sobie tę sytuację, kiedy weszliśmy w te kostiumy, kiedy zaczęła się akcja, to kiedy wiesz z tyłu, że mogą cię zabić w każdej minucie, zdejmując ci spodnie i widząc, że jesteś Żydem, no to napięcie jest automatycznie, nie? Jakoś po prostu się obserwuje rzeczywistość, bo nie wiadomo, co się z niej, jakby co nas spotka, nie? Więc tak. Chyba tak. A po prostu budowałeś muskulaturę do tak, tej roli? Tak, tak, tak. Ćwiczyłem dużo. Ćwiczyłem dużo na siłowni z trenerem, bo Michał chciał, żeby Filip był po prostu takim bykiem trochę, żeby on był, żeby on miał tę siłę też takiej, chciał stworzyć takiego silnego gościa, któremu ja wierzę, że on potrafi po prostu przytrzymać. Jeśli trzeba. Tak. Bronić się. Tak, dokładnie. A poza tym też powiedział mi, Eryk, masz być ładny i tyle. Masz być ładny. Tak, no po prostu, no bo jednak czasami jest tak, że jeżeli nie jest określona postać, że na przykład powiedzmy ma być określonych rozmiarów w ciało, prawda? Że powiedzmy, nie wiem, bohater jest albo ma problemy z odżywianiem, albo nie, no to chyba lepiej jest stworzyć coś, co jest apetyczne. Jeśli mówimy też o ciele, to chciałabym porozmawiać. Wiem, że na planie była Kaśka Szustow, tak. Która była koordynatorką intymności. Ona się zajmowała, rozumiem, scenami erotycznymi, których tak. zresztą było trochę w filmie jest. To spowodowało... Właśnie, co to spowodowało? To jest twój pierwszy... Tak, to jest twój pierwszy kontakt z taką koordynatorem? Z taką współpracą. Tak, to był pierwszy kontakt i uważam, że to jest w ogóle... niesamowicie potrzebne. Dopiero się okazało, jak to jest potrzebne, jak się to pojawiło, jak się pojawiła koordynator. Kaśka nie mogła być z nami, właśnie teraz jest na planie też innego filmu, więc... No, Kasia jest pewnie rozchwytywana. Tak, oczywiście, no, jest genialna i poprawia to komfort, bo kiedy masz dotykać obcą osobę, kiedy przeprowadzisz z nią wywiad, pogadasz, posiedzisz, zrobisz odpowiednie ćwiczenia na dotykanie, na sprawdzanie, gdzie są punkty zero, gdzie nie chcę, żebyś mnie dotykał i się obywasz z tym, a nie na planie zaczynasz pierwszy raz dotykać kogoś, no to jest totalna różnica. Czyli to były też ćwiczenia tak. z ciałem, nie tylko rozmowy, co nie można, rodzaj umowy. Z ciałem oczywiście, z ciałem dotykanie, właśnie obycie się z tą drugą osobą, nie? Więc było to, uważam, że w ogóle już jest koordynator i ma zostać do końca życia, świata, nie? Bo ludzie sobie nie zdają, w sensie twórcy sobie nie zdają sprawy, jak dla aktora to jest hardkorowy, ciężka rzecz, no całujesz mężatkę, no. Jakby, której nie znasz. Wiesz, niektórzy nie mają z tym problemu, no, ale rozumiem, że... Ale to za obopólną zgodą, ale nie za pieniądze. Ale nie, no po prostu no jest to mega niekomfortowe. I kiedy jest osoba, która zwraca na to uwagę i która po prostu to zmienia, to jest w ogóle nieba ziemia. Marzenie. No. I jeszcze a propos właściwie też takich scen intymnych, mam nieodparte wrażenie, że to spojrzenie na kobiety no na pewno jest inne niż w książce. One już nie mam poczucia, żeby to było Michał Kwieciński, przecież nie aktor najnowszego pokolenia, twórca na przykład pamiętnego filmu Jutro idziemy do kina czy Statystów. Spogląda według mnie absolutnie współcześnie na bohaterki. No, Michał... ty to czujesz, czy jesteś z tego pokolenia, że dla ciebie to jest oczywiste, że nie spogląda się w takim bardzo męskim spojrzeniu, że one nie są już skażone tym męskim spojrzeniem, tylko są takie, jakie są po prostu. Ale że dzisiaj takie są? Tak.
Że oczywiście są to postacie historyczne, mhm. ale one nie są skażone takim spojrzeniem męskim, że tak jak nie są tak, jak mężczyźni marzyliby o nich, czy chcieliby, żeby były, tylko są tak, jak one mhm. faktycznie są, czy chciałyby być. Najpierw a propos Michała. Michał jest kolejnym dowodem na to, takim dowodem też była moja mama, że wiek to jest kłamstwo. I ja też uważam, że człowiek rodzi się z pewną energią i umiera z tą samą energią. I wiek nie ma znaczenia. Ktoś jest stary od urodzenia albo młody od urodzenia. I nienawidzę szufladkowania wiekowego i dlatego zawsze na castingach ktoś mnie pyta, ile mam lat, to ja mówię, tyle, ile widzisz. I tak samo mam w kontaktach z drugim człowiekiem. Mnie naprawdę nie interesuje, czy ktoś ma 60 lat, czy 30, tylko tam jest człowiek. I to jest, taki jest Michał, nie? On jest po prostu młody. I zawsze będzie. Jak będzie miał 90 lat, będzie tak samo młody, jak miał 10. I przez to też jego spojrzenie było takie dosyć, on powiedział, Erik, ja chcę, żeby to było prawdziwe, ja chcę, żeby to było młode, ja chcę, żeby to było, ma być energia, nie? Więc to jest, no to jest rzadkość, nie? Że też ludzie sobie pozwalają na to i pozwalają być cały czas tacy ciekawi świata, nie? I to po prostu widać też nawet w pracy potem bardzo. Dlatego uważam, że nie do końca wiem, nie do końca zrozumiałem pytania a propos kobiet. Tak. Ale możemy porozmawiać o czymś innym. Czyli to jest dla ciebie przezroczyste. One są takie, jak powinny być bohaterki. A, chodzi ci o, że bohaterki w filmie, jak moja wizja z, jak mi się wydawało, z... Tak. Totalnie współczesne, totalnie wszystko jest współczesne. W ogóle ten film jest współczesny. On jest tylko, w trzecim planie jest wojna. I to jest też to, Michał próbuje cały czas powiedzieć, a już jest właśnie kategoria film dramat wojenny, nie? Tak, i to brzmi takie, rzeczywiście... No masz taką bzdurę. Tak, no, to jest po prostu, coś, czego nie możesz tak, za bardzo zrozumieć, czegoś tak, dotknąć, jakaś opowieść o czymś... Tak, i wiesz, jeśli ktoś przychodzi do kina i mówi, że film na film wojenny. Nie, to nie jest film wojenny, to jest film po prostu w czasie wojny, ale to jest film dzisiaj. Te kobiety wszyscy są tacy sami jak dzisiaj, każdy się tam zachowuje tak samo, jak się zachowujemy dzisiaj. Bo Michał po prostu wypompował ten balon takiego nadęcia naszego polskiego myślenia o wojnie. Że jak myślimy o wojnie, to bohaterowie mają być tacy, mają biegać z karabinem i się niczego nie bać. Gówno prawda. Człowiek się boi i sorry, się nakręcam, ale po prostu nakręcam zawsze w tym temacie, bo nie cierpię szufladkowania i nienawidzę po prostu tego, że my wszyscy musimy cały czas sobie wrzucać wszystko do kategorii, żeby móc jakoś sobie egzystować w świecie, nie? Nie, nie ma kategorii. Nie ma, po prostu jest film i koniec, a to, że on jest w czasie wojny, po prostu w czasie wojny. I dlatego też te kobiety, i mam wrażenie, że w ogóle wszyscy, no mi się... Nie, to mogłoby być dzisiaj. Ta cała akcja mogła być dzisiaj, tylko po prostu bez wojny. I właśnie dlatego warto obejrzeć ten film. Totalnie. Zapraszamy na niego serdecznie. Aktorstwo jest takie jest, ale jest po prostu, no kurczę, coś takiego, że otwiera się, włącza się film i on nie jest, nie widziałem tego po prostu. Nie widziałem takiego podejścia znaczy nie często widziałem podejście do tematyki wojennej. Dlatego błagam, nie sugerujcie się wszyscy tym, że to jest film wojenny, bo to nie jest film wojenny, a są piękne kostiumy, ale to nie jest film wojenny, to jest film dzisiejszy w czasie wojny. W czasie wojny, chyba najlepsze polecenie. Bardzo Ci dziękuję, Eryku. Dzięki. Trzymam kciuki i za nagrody, dziękuję. I za widzów, bo myślę, że przyciągnie sporo widzów.